Julka, właśnie jazda konna. Tutaj też nam wspomniałaś przed chwilą. Pojawiło się zdjęcie ciebie na koniu. To jakaś nowa przygoda, czy już od dawna się tym zajmujesz? Tak jak powiedziałam przed chwilą, jeżdżę konno od 8 roku życia. Kocham to. Nie jestem może w tym najlepsza, chociaż potrafię wszystko, galopować, skakać przez przeszkody i tak dalej. Ale wiem, znam swoje mankamenty w jeździe. Powinnam bardziej regularnie na to chodzić, bo to regularność wszystko tak naprawdę naprawia. Ale ta pięta w dół zawsze mnie irytowała. To jest jednak nie taki łatwy sport, ale bardzo szlachetny. Polecam każdemu, bo to jest taki relaks umysłu. Idziesz do stadniny, zostawiasz telefon w stajni, siodłasz konia, jedziesz najlepiej w teren. Uwielbiam jeździć w terenie na koniach i po prostu nie myślisz o niczym, tylko o tym, co właśnie teraz się dzieje. Także polecam każdemu. To jest świetna terapia na każdy stres. A myślałaś o udziale w zawodach kiedyś? Może nawet kiedyś ci się zdarzyło? Nie, ale kiedyś współpracowałam, że tak pomagałam pewnemu kaskaderowi, który właśnie jeździł na koniach i w zamian za to, że mu pomagałam, on uczył mnie kaskaderki konnej. Nie potrafię za dużo, ale parę rzeczy się nauczyłam. To było fajne, ale nie, zawody nie. Ja bardzo mimo wszystko myślę przyszłościowo i tak nie chciałabym sobie zrobić za dużej krzywdy na tym koniu, bo to naprawdę jest niebezpieczny sport. To trzeba być świetnym w tym sporcie, żeby gdzieś w ogóle startować na zawody.